Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i z góry przepraszam, że nie ma dzisiaj znowu kamerki. E, wynika to z tego, że mam strasznie mało czasu ostatnio i obiecuję, że od czwartku kamera już się pojawi, tym bardziej, że rozpoczęły się Mistrzostwa Polski w szachach. E, będą oczywiście też analizy z tych partii, ale jeszcze kontynuuję speedrana. E, przypominam również, że, że e, jutro, czyli środa w... E, 11 maja O godzinie 19 jest darmowy trening Wszystkie informacje znajdziecie w komentarzu i w opisie Jest to trening dla osób początkujących Do trzeciej kategorii mniej więcej Zapraszam, wielkie wydarzenie Jedyne w swoim rodzaju, które się już raczej nie powtórzy Ale wszystkiego się dowiecie Jak się zobaczymy na darmowym treningu Moi drodzy widzowie, zaczynamy speedruna Czyli gram na 10 minut, komentuję i analizuję partię podczas gry. Mówię o planach. Przeciwnik 1945. Kończę speedrana w momencie rozegrania, w momencie 10 porażek. Porażka jest jedna już na koncie ruch E4 zagrajmy sobie C5, niech będzie obrona sycylijska. Zobaczymy, jaki wariant, jak przeciwnik zareaguje skoczek na F3 zagramy skoczek C6. Jeden z możliwych wariantów. No i widzę, że jest ruch C3, czyli białe już mniej więcej wiedzą o co tutaj chodzi. Więc ja tutaj bardzo lubię takie posunięcie skoczek F6. Prowokacyjne do tego, żeby zagrać E5. Jest to teoria szachowa. Potem skoczek by wszedł na D5. No ale widzę, że przeciwnik. Nie chcę tu brzydko powiedzieć, ale nie ogarnął. No, tak miękko zagrał po prostu. Więc ja tutaj mam większe teraz pole do popisu. Mogę na przykład zastosować ruch D5 od razu. Trochę może to przejść do obrony francuskiej. Wiecie co, mogę też zagrać E5 oczywiście. E5 jest ruchem też ciekawym, żeby potem zagrać na przykład D5. Dobra, zagrajmy tak treningowo. Tylko jedna rzecz. Goniec G5 jest takim ruchem, który zatrzyma nieco skoczka, ale tym się też nie przejmuję, absolutnie, bo mogę zagrać gońcem na E7. H3, ruch kompletnie pozbawiony, według mnie... W tym momencie sensu, dlatego że to jest strata tempa. Zobaczcie, jak gram czarnymi, ja już mam trzy pionki w centrum i wyprowadzone skoczki. To jest duży przywilej tutaj w tym momencie czarnymi. Ruch goniec G5. No to można było wziąć pod uwagę, oczywiście. Ja teraz mogę wybić tutaj. I na pewno będę miał wymianę hetmanów. Pytanie, czy ja chcę to zrobić? Znowu próbować grać końcówkę? No, w końcówkach zwykle są spore problemy, bo tam trzeba myśleć, moi drodzy. No tutaj, tak się trochę uśmiecham, ale debiuty szechowe można sobie troszkę obkuć, a potem jak przechodzimy do gry środkowej czy końcówki, no to tam już trzeba kombinować swoim umysłem. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale czasy są takie, że wszyscy, znaczy nie wszyscy, oczywiście, ale większość osób, mówię tu głównie o młodych osobach, Juniorach e, ćwiczą z komputerem, e, i to e, z jednej strony jest dobre, z drugiej strony e, nie do końca. Umiejętne ćwiczenie z komputerem na pewno daje duże korzyści. Moi drodzy widzowie, teraz tak, koniec G5. Zagadałem się. I zastanawiam się nad przepchaniem pionka jednak, albo wybiciem, albo na przykład goniec E6 Goniec E6. Wyprowadzam kolejną figurę w tym momencie bronię na D5, więc po ewentualnym wybiciu mogę wybić gońcem, chyba krzywdy nie będzie. A już figura jest w grze. Goniec E2, więc na spokojnie mogę zagrać goniec E7. Widzę, widzimy już wszystkie figury w grze. Prawdopodobnie Roszada i Roszada. Dobra, skoczek D2, robimy roszadę. I wszystko działa Jaki kolor wybieracie w tym momencie? Białe czy czarne? Wydaje mi się, że większość osób powie czarne Nie ze względu, że szachuś gra czarnymi Tylko ze względu na to, żeby ocenić pozycję Mamy więcej przestrzeni, mamy swobodną grę No i teraz pytanie jak grać Jak Sobie ułożyć plan To znaczy tak, wybić teraz już nie chcę nie chcę mieć takiej powiedzmy symetrycznej pozycji. Mogę przepchać, mogę wyczekiwać, aż on zbije i ja odbije. I mogę potem napadać na tego pionka. Mogę zagrać H6, odpędzić teraz gońca i w, w, po prostu konkretnie sobie już pograć. I chyba tak zrobię, chociaż chodzi mi po głowie jeszcze ruch wieża E8. Myślę, że to jest też ciekawe posunięcie. Zagrajmy wieża E8. Ten ruch się może bardzo często przydać do tego, żeby tutaj na linii działać i wspomóc pionka E5. Po wybiciu, no właśnie, widzimy przeciwnik się rewanżuje tym posunięciem. Teraz zagrajmy H6. Odpędźmy tego gońca. No dobrze, jest ruch goniec na H4. Pytanie znowu jest takie: czy ja mogę zagrać tu i zamknąć mu tę pozycję? bo wydaje mi się, że będzie miał większe problemy dzięki temu. Tak zrobimy, bo następnym moim planem jest coś takiego skoczek H5. To oczywiście nie wchodzi teraz, bo jak zagram tutaj, to w przyszłości on mi zbije i po prostu tutaj będzie wisiał skoczek, więc trzeba uważać na prostą taktykę. Ale jak zagram G5... Goniec na G3 będzie atakował pionka. Może przywalić mu po prostu tutaj goniec D6. Pozycja ma charakter zamknięty, ale myślę, że taki troszkę królewsko indyjski. W ogóle skoczyk H7 biorę pod uwagę, bo wymiana czarnopolowych gońców jest teraz bardzo dobra z uwagi na to, że pionki są na czarnych polach. Chodzi mi po głowie jeszcze taki ruch, ale on mi zbija tutaj stępem, więc to nie działa. Mogę też A6B5 sobie kontynuować taką na przykład grę. I teraz, nie no, ale muszę jakoś tutaj spróbować coś z tym końcem. Bardzo mnie kusi g5 i spędzę, te, tak, zagrajmy najpierw tak, bardzo mnie kusi ten ruch, wiem, że króla odsłaniam, ale to jest zamknięta pozycja, więc mogę to zrobić. Goniec g3 i teraz skoczek d7 prawdopodobnie się narzuca, ale chyba goniec jednak na d6, no patrzcie, zagrałem i teraz myślę, co dalej chociaż też hetman c7 wydaje się nie głupie dlatego, że skoczek tutaj będzie miał opcję i tutaj ewentualnie na f4 jak już tak zagram to będzie dobrze jak skoczkiem wejdę tutaj na f4 ale poprzednio, wcześniej trzeba tego pionka na e5 obronić tak zróbmy niech ta myśl tutaj pozostanie na taki ruch oczywiście muszę uważać kontrujący wtedy g4 h5 goniec skoczek tutaj dobrze będą pilnowały tego pola. No i właśnie pytanie jest dalej: Co ma zrobić przeciwnik? E, ja bym tutaj bardzo chętnie tego skoczka z C6 wstawił go na, na G6. Byłoby idealnie. E, jest to droga do, dosyć daleka, bo tędy trzeba go przerzucić. W zasadzie goniec D6, skoczek E7, skoczek G6. Wygląda zacnie. To są w zasadzie 1, 2 i 3 ruchy. To nie jest aż tak dużo w sumie przy zamkniętej pozycji to nie jest dużo właśnie. Więc sobie spokojnie zobaczymy jak przeciwnik to będzie realizował. Ale tak patrzę w ogóle, że gadka szmatka idzie, a tutaj już mam połowę czasu mniej i 3 minuty mniej od przeciwnika. On sobie zagrał dosyć szybko, ale dzięki temu, że zagrał sobie tak szybko, może dlatego też ma według mnie gorszą troszeczkę pozycję mimo wszystko. Ja mam więcej przestrzeni. Pionki są świetne, uważam. E, tutaj tro, troszeczkę rozwalona sytuacja, ale tego się nie boję. Przypominam, że e, łatwo tu mi się będzie kamuflować, że tak powiem, e, bronić. E, tutaj gońce przede wszystkim czarnopolowy spoko. No ale mam taki plan, przerzucić skoczka tutaj. Czy to się uda? Zobaczymy. To tylko ładnie wygląda. Może będzie trzeba zagrać po prostu tak. E, ale też muszę uważać na takie typowe taktyki w stylu właśnie goniec E2. Dobra, wieża C1, ruch bezsensowny, on tak będzie planował. Gramy goniec D6. Wydaje mi się że to jest ruch bezsensowny. Już lepiej wierzę zagrać na B1 i tutaj kontynuować jakiś, jakiś przełom. Dobra, tutaj będzie akcja. Ja nie muszę reagować. Zagrajmy sobie swój plan po prostu. To znaczy, po skoczku G4 będę musiał zareagować, bo tu będzie wisiał. Pionek, eee, dobra, jest ruch a3, teoretycznie a5 powinno się grać od razu, ale myślę, że ja po prostu po tym ruchu będę sobie stał w miejscu, więc gram od razu skoczkiem, żeby zagrać swój plan na f4, albo żeby po prostu kontrolować sobie te pola i sobie stać w miejscu nieco. Bo po tym ruchu nie mogę zbić pionka. O, widzicie, gość się poprawił. Zagrał tu wierzą, więc teraz zagram A5, żeby nie było B4, chociaż też można prawdopodobnie było to olać, ale troszkę muszę przyspieszyć swoją tutaj rozgrywkę. No ale myślę, że na razie na spokojnie sobie stoimy, nie boimy się niczego. W tej sytuacji, tylko biorę pod uwagę jeszcze taki ruch, który y, rzecz jasna będzie chyba ok. Powinien tak raczej białe, białe, tak powinny próbować zagrać, wymienić nawet gońca białopolowego. Widzę coś takiego, że jak zagra tutaj, ja wybiję, goniec wybiję i mogę tego gońca po prostu tutaj zostawić. Ja nie muszę wybijać do końca. Przeciwnik będzie się murował. Pełna zgoda. Czy on chce remis? Podprowadzę król na G7, to jest takie zdrowe posunięcie. Dlatego, że pilnuje pionka i trochę scalam skoczka. Poza tym, po takim ruchu ja już nie muszę bić, bo bronię tutaj mogę zareagować inaczej, może, mogę odejść skoczkiem, mogę go przemanewrować. Może tędy, tylko na taktyczne uderzenia muszę cały czas uważać, bo goniec tu będzie mnie próbował e, zbić na H5. Ale g 7 to jest takie łatanie trochę dziurki. Jakby to nie zabrzmiało, i myślę, że to jest całkiem ok. Takie, takie stereotypowe posunięcie, przydatne w zasadzie prawie zawsze. Szczególnie, że pozycja, przypominam, charakter ma totalnie zamknięty, więc, no, ciekawe jak to się rozwinie. Dałem przeciwnikowi tę możliwość, żeby to skrzydło zamknął, ale nie do końca to skrzydło jest zamknięte, dlatego że tak można jeszcze bieżą robić manewry ciekawe. Jest skoczek na G4. Zastanawiam się teraz jeszcze nad manewrem skoczek G8, E7 i F5. Z drugiej jednak strony w ogóle zastanawiam się nad tym, żeby grać H5 i H4. Może w ogóle tak najpierw zagrać? Czy to jest jakaś różnica wielka? Zagrajmy tak. Myślę, że nie ma większej różnicy, aczkolwiek F5 już mi tutaj już wyszło z głowy, dlatego że on zbija i będzie miał świetne pole dla skoczka później. Ta wieża się otworzy, ten goniec przez f3 się może świetnie otworzyć. No to się właśnie nazywa gra strategiczna. Nie muszę się spieszyć również z h5. Mogę tak spróbować zagrać potem h4? A, zaraz, 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 zaraz. chwila, chwila. No przecież h5 grozi, skoczek h2 i h4 zdobycie figury. Hello. On tu musi zagrać takie posunięcie na przykład f3 żeby goniec miał ucieczkę. Ciekawe, czy to dostrzeże przeciwnik. Jeżeli on zagra F3, to super, gram h skoczek tu i skoczek F4. W ogóle gość będzie tak zamknięty, a teraz tak patrzę przy okazji, bo to są struktury troszkę królewsko-indyjskie, troszeczkę, bardzo podobne zresztą, w lepszej wersji w ogóle czarnymi. I teraz to wygląda tak, że chodzi o to, że ten skoczek tu wlatuje, a po wybiciu ewentualnym pionkiem, jak goniec mi rąbnie, no to ten skoczek będzie miał świetne pole też na G5 przy okazji, bo jak wystał na G8, no to nie miały tego pola, więc odejście skoczka w tym momencie tu czy tu miało takie minimalne myślę, że znaczenie, nie jakieś decydujące absolutnie, ale już to się może potem fajnie zazębiać, fajnie ta gra może być kontynuowana dalej, jeżeli przeciwnik właśnie robi tutaj takie babolce, czyli ja nie wymieniam, nie daję możliwości przeciwnikowi uprościć pozycji. Myślę, że to będzie y, ciekawe. Bierze c1 znowu. No to co, podstawił nam figurę, lecimy h5. Chyba najlepszą wersją dla niego będzie wybicie tu pionka, bo widzi, że traci figurę, chyba widzi. No I czy no skoczek nie ma wyjścia, nic, zobaczcie, król też fajnie broni pola h6. Ja myślę, że on tutaj walnie, ale to no, no dobra, za dwa pionki figura czarnej mi super, więc to jest na pewno ok. Szczególnie właśnie w pozycji zamkniętej, to jest jeszcze lepsze. No i chwilę tutaj musimy poczekać, co ten zawodnik wymyśli. No ale już na poziomie 1900 ponad to się gra w szachy, powiem Wam, już tak, no coś tam zawodnicy grają. To nie jest tak, że, że to są złe szachy, ale ciekawe doświadczenie również dla mnie, bo ja głównie gram z zawodnikami, no nie na 10 minut, ale takimi 2500 w górę, 2400 w górę, no 2300 się zdarzają również. Bardziej taki krótszy czas, czyli z utytułowanymi szczególnie w Title Cuzdej. Dobra, gramy H4 i goniec jest wzięty. Oczywiście on może teraz poczekać, i jak jak zbije, pionek zbije, to skoczek nie będzie miał tutaj y, żadnych widoków poważnych, ale tu będzie figura więcej. To oznacza, że ja czasem figurę mogę te poświęcić za jakieś dwa pionki, żeby tworzyć pozycję czy coś. Mam większy komfort gry. W każdym razie to jest taki plan krótkoterminowy, który działa, więc idę na to. Nie muszę sobie już daleko kombinować. Od razu wybijam, nawet się nie zastanawiam. Goniec tak, tutaj sobie zagrał. No dobra, yy, nacisnę troszeczkę, czyli zagram hetmanem, tak, żeby wywrzeć taką psychologiczną presję, yy, że on może będzie chciał wybić. Dobra, wieża F1. Pytanie teraz, czy wybić? Yy, skoczek F6 jeszcze chodzi mi po głowie. Jak mi chodzi po głowie, to tak zrobię. Yy, muszę uważać czasami na jakieś kopnięcia, ale no król broni potem wraca, więc no, wszystko działa. Teraz już jest gruba presja wybrana, wywierana na przeciwniku. Skoczki w zamkniętych pozycjach są lepsze, ale ten ruch. Dobry, dobry ruch. Zagramy tak. Wybrze, wybrzeć presję znowu na gońcu. Bo jeżeli wybija, to Hetman raczej wybije. Dobra, jeżeli G4 to ja skoczkiem teraz wracam tutaj na G6, żeby mieć tutaj opcję. Tak zrobimy. Tak zrobimy dobrze mówię, dobrze mówię. Tak zrobimy, bo mam na F4 fajne pole. Oczywiście on G3 może zagrać. A no właśnie, a to wtedy wieża H8. Dobra, idzie mi na pionka. Mogę teraz tak zagrać na przykład. Więc tak zrobimy. Czyli mam czas, mam figurę więcej. Trochę przeciwnikowi pozwoliłem. Pozycja zamknięta, oczywiście. Moim kolejnym planem będzie jakoś wymienienie tego gońca. Można to zrobić od razu, ale myślę, że F6 zagram. Żeby przytwierdzić y, przy tutaj pionki Żeby oswobodzić skoczka y, Martwi mnie tylko jedna rzecz Jak zagram tu i on zbije To będzie miał świetne pole dla swojego skoczka Więc nie muszę się z tym też śpieszyć Skoczek F4, skoczek F4! Tu atakujemy, aha, Hetman F1 Będę ewentualnie musiał po prostu wrócić, ale nie, po tym ruchu tutaj, ale Hetman F1 broni coś takiego sobie chyba zrobię, czyli wieża H8, skoczek F8 Tu zagrał, tu na razie nie grozi. Gram wieża H8 z planem skoczek, z planem skoczek, żeby mieć też kontrolę na punkcie H3. W tej zamkniętej pozycji. Też w sumie miałem też lepsze ruchy, słuchajcie. Mogłem tak zbić i zagrać E4, otworzyć gońca. Dobra, tutaj gość się chyba szykuje. No dobra, gramy tak. Oczywiście on może wybić i wejść z skoczkiem na F5. Ja królem odejdę, przemanewruję skoczka na E7. Dużo jest tutaj właśnie takich ciekawych manewrów w zamkniętej pozycji. Trzeba po prostu no, uważać przede wszystkim. Ostrożnie sobie pograć. I kombinować. Zwracam uwagę też na czas, dlatego też troszeczkę przyspieszam, bo to też jest oczywiście kluczowy moment. Gramy oczywiście skoczkiem wysoko. I jak taki ruch zagram, to już będzie bardzo dobrze. Będzie bezpiecznie. Ważne, żeby mieć jakąś furtkę na przyszłość, żeby się jednak tutaj um, otworzyć um, pionkami, bo Tutaj na B3, czyli zawsze mam taki fajny manewr, więc nie gram posunięcia B6. Chyba tutaj mnie skusił gościu. Yy, tak, skusił mnie tutaj, dlatego że tu wywieram presję też na gońcu. I teraz już mogę powoli przechodzić do pewnych tutaj działań pod tytułem bicie. On nie wytrzymał, zbił, dobra, wybijamy. Dobra, wybijamy. No, i raczej ten wybije teraz, bo Skoczek będzie szukał aktywności. Dobra. Hetman F7, żeby mieć jakieś tutaj opcje, już. Więc troszkę się uprościło. Goniec jest nieaktywny, to prawda, ale pamiętajmy, że to on ma figurę mniej. Zagramy Hetmanem na H5. Tak po prostu, bo jakieś G3 czy G4 będzie, to tutaj walniemy. Królem zejdę. Tutaj jest blokada. No, a troszkę w miejscu mogę postać oczywiście królem. Zajdę na f7, żeby mieć ewentualnie też jakiś tam, y, jakąś tam odskocznie. Czasami warto nawet oddać pionka, za to, żeby ten goniec był tutaj swobodniejszy. Ciekawa gra w zamkniętej pozycji. Mega w sumie dobrze, że się taka partia trafiła. To też troszeczkę y, mogę wytłumaczyć, co jak. O, super. No to gramy tak, od razu G4. I już mam potem opcję taką: przerzut wieży na G8. Oczywiście tutaj na G8, ale po wybiciu ja biję Hetmanem, wieża G3. To wracam Hetmanem i tam jakieś maty grożą. Skoczek F4 stoi, wyśmienicie. Podparty jeszcze przy okazji teraz gońcem. Filunia, ja mogłem tak zagrać na h Za szybko zagrałem, słuchajcie, na H1 i wygrywałem od razu. Znaczy wymieniałem. No dobra, gramy tak. To chyba nie ucieknie. Po prostu już za szybko troszeczkę zagrałem, ale to nie szkodzi, cały czas jest kontrola. A on ma kilka sekund, sekundę nawet. Słuchajcie, czas mu się skończył. Chyba pierwsza partia, kiedy wygrałem na czas, ale nie zmienia to faktu, że pozycja była wygrana. Lecimy z kolejnym przeciwnikiem, szukamy kolejnego przeciwnika. Już widzę, że na tym poziomie coraz trudniej ich znaleźć. 1900, D4. Może spróbujemy zagrać nieco gambitowo, co by na to. Skoczek f6, jakiś e5 kiedyś widziałem, tylko zobaczymy, czy c4 będzie. Aha, gambit budapesztański, ale to spokojnie, to zobaczymy jeszcze, jak on zagra. <grytanie> London system, no tak, London system. Dobra, gramy c5. Gramy c5 i gramy skoczek na d5. Taki ruch kiedyś widziałem, to sobie tak go zagram. I hetman b6 z atakiem na b2. Tutaj jak jest wybicie, to wybijam tu, atakuję wieżę. Teorii tutaj, przyznaję się, dokładnie nie znam. Gram to na czutkę. Przeciwnik przede wszystkim musi też znać, żeby mnie jakoś skrzywić. Ale wiem, że tak grają i to jest całkiem niezłe. Dobra, więc teraz mogę sobie pozwolić na ruch skoczek c6, żeby wywierać presję. A, chwila, tu będzie ruch. Ale spoko, spoko. Po tym posunięciu mam szacha na przykład. Albo tutaj. Hmm, dobra, mam tutaj szacha, ale Hetman D2 to tylko będzie wymiana. Yy, a jak wrócę, to on mi zagra tak. Yy, dobra, chyba trochę przesadziłem. Za dużo jest kombinowania. Z jednej strony to może i dobrze. Wiecie co? Dajmy szacha wtrąconego. Wymienię te hetmany. Jak zagra Hetman D2, wybiję On na bank wybije skoczkiem. Zagram tu, będę atakował stępę, Więc wymieniam hetmany. A, wybił królem. Mądrze. To mądrze zagrał, bardzo ładnie. Gratulacje. Skoczek F6. Tutaj szach, chcę zbić gońca, zachować parę gońców. Przepcha, tak? Dostanie tutaj strzała, będzie świetnie. No to hop, wtrącone ruchy są ważne, dlatego że od razu wybijam tu, a z parą gońców i po zagraniu G6 i goniec G7 będę stał fantastycznie. Nawet mogę dać szacha kulturalnie, czyli sobie zyskać tempo, bo skoczek wróci sobie na A6G6. O, mój drogi panie. Co ty teraz zrobisz? Wygrana pozycja, moi drodzy. Mamy już wygraną partię. Jedyne, co on może zrobić, to zagrać A3, bo dam szacha, on pójdzie tutaj królem. Wezmę wieżę, on weźmiesz weźmie skoczka. Aj, wróć, wróć, wróć! Jednak jestem bananem. No nie, no, yy, znalazł obronę. Tego ruchu nie. Król B2 w ogóle nie widziałem. Fantastycznie zagrał. Dobra. Yy, ale to nie zmienia faktu, że czarne są i tak świetne. Nie zdobywam, wprawdzie, wieży, ale. Mogę też taki ruch zagrać, ale tu się w ogóle strasznie dużo fajnych rzeczy dzieje. Chodzi o to, że jak on zbije, to ja zbijam tu, ale on nie zbije, on zagra mi A3. Po ruchu B5 on zagra mi A3, odpędzi skoczkę, ale! Ależ tutaj jest opcja. Ja nie muszę skoczkiem uciekać, bo on mi wybije, ja wybiję i tutaj odbijam z inicjatywą. Idę w, na to w ciemno, idę w ciemno w tę pozycję. Dobra, idę w ciemno, wybijam tu. Chodzi o to też, że jak on wybije, tu dobra, wybijam i tutaj grozi. Oczywiście on zagra koczkiem na E2. Yy, może tak zrobić, mogę wybić. Łej! Nie, słuchajcie, kabaret w tej partii dzisiaj. Kabaret bije gońcem. Przewaga materialna. Ojej, gościu się poplątał. Nie wiem, strasznie szybko grał. O co chodzi w ogóle? Ale było fajnie. Ale fajna, jedna z chyba z lepszych partii e, taka względnie poziomowa na speedranie. E, w ogóle król potańczył, skrzydło zostawił z tyłu. Sam chciał się zabawić. No dobra, wieża B8, matujmy gościa. E, Ojejku, no to co? Tutaj szach. E, król tutaj. E, mata nie widzę, ale mogę zagrać na przykład tak i go strasznie przyblokować tymi figurami. Oczywiście skoczek E2, jest taki ruch. Poskoczek K2, nawet goniec D2. Dobra, zaatakuję tego gońca. I po prostu zagram sobie kulturalnie wieża C1. Dobra, tu się pilnuje. Zagramy sobie D6, żeby mieć opcję na goniec D7, potem pionek A5, A4 i tak dalej, i tak dalej. Nawet roszady nie muszę tutaj robić. Nie jest to konieczne w tym wypadku. Nie, to jest oczywiście już zabawa, bo znaczy mogę nawet tak zagrać i zrobić roszady. Dobra, on będzie chciał grać skoczkiem i będzie chciał, ale to bez znaczenia. No, ogromnie materiału dużo traci. Gra w miejscu. Zrobię roszadę, dlatego żeby wprowadzić po prostu wieżę. Nie muszę wcale iść pionkiem. Szach i mat. Ale partyjka, słuchajcie. Easy. Ale to przeciwnik popełnił mnóstwo błędów. Kontynuujemy, szukamy kolejnej tutaj partii. Zegrajmy sobie. A może partię angielską, czy coś ostrego? Dobra, zagrajmy partię angielską C4. Jeszcze zobaczymy, jaka będzie reakcja przeciwnika. Mi się bardzo podobał ruch skoczek F3 w tym momencie, żeby sprowokować go do ruchu E4, i teraz ruch D4. Czyli taka trochę wyszła, niby angielska, ale już jakieś takie ciekawe rzeczy się dzieją. Dobra, wybił w centrum, wybijamy skoczkiem. Następnie będę chciał zagrać skoczkiem. Pilnujemy tutaj pól. Mogę spróbować zagrać z planem E4. I chyba skuszę się na to, żeby mieć wyraźne, silne centrum. On gra trochę zachowawczo, goniec C7, ale gra. Goniec E2, żeby zrobić również krótką roszadę. Poskoczek C6, zastanowię się nad biciem. Strasznie szybko gościu gra. Tutaj nic nie daje, robię sobie po prostu roszadę i znaczy, nie daje. No, ruch jak ruch, ale według mnie nie dający tutaj za wiele. Co to ma być w ogóle dzisiaj? No przecież ja zbijam tego gońca. On to specjalnie zrobił, nie podobał mi się ten goniec. Tylko pytanie, czy ja to potem wykorzystam. No, no, jasne, żeby korzystam. Jak dają gońce ze skoczka w debiucie, no to korzystać. F4 i F5. Taki plan jest. Plan też może być taki, żeby zagrać G4, G5, wstawić gońca jeszcze na E3. Bo tutaj skoczek też na C6 oczywiście będzie mógł wylądować. Skoczek C6, goniec na E3. Jak on E5, to f F5, sobie zagramy w ogóle, i będzie cudownie to stało. Zobaczcie, nawet nie trzeba się na gościa rzucać, tylko wykonywać y, posunięcia, na które on pozwala nam y, tutaj y, na tyle dobre posunięcia wykonywać, no to sobie z tego skorzystamy, tak? Tak, albo nie tak. Y, to jest kwestia, właśnie. Y, znaczy, może y, inaczej, y, żeby w ten sposób próbować kombinować, to trzeba starać się szachy mniej więcej zrozumieć. Ja wiem, że to brzmi nieskromnie, ale coś tam już w szachach wiem, doświadczenie ogromne, jeśli chodzi o staż i nieustanne granie w turniejach i tak dalej. No to to jednak trochę uczy i w każdym razie jak się coś rozumie i się nie zna debiutu, to grasz poprawnie mimo wszystko. To znaczy Zawsze są błędy po drodze, ale starasz się grać poprawnie i, i czy to wy, będzie wychodziło na pewno. Jestem przekonany, że każdy z Was, każdy z nas może cały czas podnosić swój poziom gry do takiego bardzo zadowalającego nas etapu, który chcemy osiągnąć. B6, myślę, że jest to ruch... Zbędny, po prostu skoczek C5 jest w zanadrzu, więc A5 jeszcze może zagrać, ale to zawsze jakiś tam skoczek, ale dobra, teraz trzeba troszkę inaczej pokombinować. Może by gońca przerzucił tutaj. Przerzucę gońca na D3, z uwagi na to, że będę celował w króla. Czasami są jakieś przełomy tego typu, a po takim ruchu skoczkiem goniec C2 i B4 będę groził. Potem Hetman swobodnie też może sobie zagrać, Choć, chociaż G4 było całkiem sensowne. W sumie nie wiem, dlaczego tak nie zagrałem. Może nieco za szybko, bo koniec Edwa stał, stał równie dobrze, ale to jest ten plus, że właśnie czarne nie mają biało-polowego gońca, więc to jest bardzo swobodna pozycja białymi w tym Wypadku. Nawet po tym ruchu zastanawiam się, czy w ogóle nie walnąć tego skoczka. Po wybiciu tym pionkiem jest tutaj i fantastycznie stoją białe. No właśnie, jak zbije tut i zbije tu, to E5 on skoczek. Nie, nie będę dał, nie, nie dam mu tej satysfakcji, że wymienię kolejnego gońca za skoczka. Zagram tu. B4 grozi absolutnie. Bardzo nieprzyjemny ruch czar dla czarnych. więc A5 musi raczej zagrać, ale już musi się też również liczyć z tym, że tutaj mogę zastosować posunięcie E5. Albo nie śpieszyć się. Można też Hetman F3. Mimo, że jest na rentgenie zwierząt, nie szkodzi, bo Hetman H3 znajduje świetną placówkę naciskając tu na pole H7. Ewentualnie jeszcze przy okazji na E6 i zwolnienie wieży na linii D. Jak to się mówi, następuje zwolnienie blokad. Słuchajcie, no Hetman D7. Fatalny ruch. Patrzcie, B4. Ten skoczek idzie na aktywne pole B7. No przecież to jest tragedia. I teraz Hetman F3. Wzmacniamy, wzmacniamy, wzmacniamy. Oczywiście pod uwagę trzeba brać wszystkie ewentualności d5 i tu będzie wisiał pionek, ale po tym ruchu po prostu szybkie chyba jest zwyczajne bicie. A po takim biciu zawsze mam ruch wtrącony, bo goniec d4 tu się broni. No trochę może za szybko zagrałem, ale po takim ruchu też jest na przykład e5. I też są ruchy wtrącone. Tak, D5 nie działa. Ja wiem, że to teraz analizuję po swoim wykonanym posunięciu. Z uwagi, że trochę przyspieszam. E, dobra, e, jest wieża B8. No dobra, wiem o co chodzi. Gościu, tutaj po prostu asykuru, asykuruje mocno pozycję. Wieża D1. O, ostatnią figurę wprowadzam do gry. Na Hetmana i tutaj E5 będzie groziło. Jeszcze w ogóle taki ruch jest bardzo nieprzyjemna potem E5. W ogóle tu się sypie wszystko totalnie. Okej, okay, Hetman uciekł, gramy Hetmanem na H3 z uwagi na to, że chce wziąć pionka, bo jak zagra tutaj, to biorę po prostu pionka. Jak on zagra goniec D8 albo Hetman F7, to też brałem pod uwagę, to jest ruch. E5 i partia się kończy, słuchajcie, jak taki przyczejony tygrys tutaj uderzam w pionka H7. Ojejku, tu jeszcze jest związanie, fatalnie. Ojej, ojej, ojej. Zobaczcie, bo on może myślał, że tu weźmie pionka, ale nie ma na to czasu, bo zbijam tu. I tam będzie groził nie mat gońcem, ale Hetmanem. Oczywiście, wezmę tutaj, on zbije, będzie bronił, no jeszcze się broni, powiedzmy, ale rozegrana gra środkowa przez gościa. No, fatalnie to wyglądało. Dobra, on się jeszcze próbuje ratować, mianowicie, że jak tutaj, to tutaj. Ja nie muszę wymieniać Hetmanów, mogę po prostu zbić skoczka. On będzie musiał wybić, ja wybiję. I jest figura więcej. No dobra, jest figurka więcej. Trzeba teraz spróbować to zrealizować. Może uspokoić pozycję. Świetny w ogóle goniec cały czas. No, myślę, że za wiele komentarzy tutaj nie ma co używać, gdyż no dobra, zbił tutaj to też. Brałem pod uwagę, myślę, że skoczek E4 stoi. Wyśmienicie najlepiej w centrum. Tu jeszcze przy okazji wzmacniam pole E6. Nie pozwalam skoczkowi za bardzo zagrać. Znaczy, on może zagrać, ale będzie wymieniony. Goniec D6, jasne. A ja myślę, że po prostu wymienimy. Im więcej wymian dla nas, tym lepiej. Wymiana wiesz? proszę bardzo. A, w ten sposób sobie zagrałeś, mój drogi przeciwniku. Tak cię zamknę w takim razie. Czy zagrać w ten sposób i tutaj uderzać? Tak zagramy. Słuchajcie, tak zagramy, bo grozi tu, grozi tam. Wymiana po wymianie wieża na F7 grozi. Goniec D4, tu jakaś przesłona niby jest, ale no jest opcji dużo, gdzie to czarne muszą kombinować, żeby no szukać tych ewentualności. No dobrze, wybijamy na F8, wymieniamy po prostu, liczymy też pionki, bo one są totalnie porozsypane, porozsypywane po szachownicy. Teraz mogę też tutaj, mogę też... No a myślę, że dam szacha, to będzie lepsze posunięcie, dlatego że wchodzę od razu wieżą. Wzięcie pionka z szachem, równie ok, ale jednak wejście wieżą, z tempem chyba jest lepsze. Dokładnie. I skoszę teraz pionka z skoczkiem, z uwagi na to, że mam potem skoczek F6. Bardzo fajny ruch, wolny pionek, dobra, mogę też dać mu szacha, w ogóle dosyć ciekawie. No ja chyba zajdę mimo wszystko królem. Na F1, na białe pole. Król tutaj. No dobra, tu w ogóle grozi taki ruch. Dobra, skoczek nigdzie nie grozi. Zagramy sobie skoczek na F6. Dobra. Może w ogóle goniec H7 taki ruch mi do głowy przychodzi. Nie wiem dlaczego. Chyba niepotrzebne posunięcie. To znaczy, tak jak teraz tutaj zrealizować? Można spróbować po prostu powymieniać trochę i mieć z głowy, że tak się wyrażę. Więc co chyba tak zrobię. Jednak a spróbujemy sobie wymienić. Dlaczego by nie? Tak nie mogę, bo wierzę F8. Tu będę na związaniu, ale mogę tak tak zrobimy. Obronię po prostu pionka. Różnobarwne gońce. Jak mam figurę więcej różnobarwne gońce, łatwiej troszeczkę tutaj się już myśli. Wieża jest nieaktywna. Skoczek broni G8. Król nie może E8. Goniec jest swobodny. Za chwilę pionem będę próbować maszerował, Maszerować. Ok. Zastosuję tu chyba siatki matowe. Zagramy tak, żeby tu się próbować jakoś Zakotwiczyć i dać za chwilę jakiegoś tu mata. Nie, tutaj na F8 nie mogę, ale taka centralizacja figury zawsze jest yy, znaczy, nie zawsze, oczywiście, zawsze są wyjątki od reguły, ale zwykle jest ok, e, dobra tutaj. To chyba taktyka, bo jak zbiję tutaj na E7, on tak tutaj to zbijam. Tylko, że po tym ruchu on jeszcze może tu, ale to jest dobra, to jest dobra wymiana. On powinien na E6 zbić. E, ja wtedy odejdę sobie wierzą. Taktyka, taktyka. Wieża tutaj, to wieża G4. Tak, żeby nie dać przeciwnikowi jeszcze żadnej tutaj możliwości aktywnej gry. I teraz moim planem będzie powoli tutaj doprowadzanie pionka do pola przemiany. Hop. Tu nie może. Hop. Hop, hop, hop. Pamiętajmy, mamy przewagę, staramy się dużo wymieniać. Podprowadzę króla. Dlaczego by nie? Zawsze jest bliżej pionka. To czarne mają problemy teraz. Yy, dobra, tak zagram. Sprowokuję go do E5, żeby przed królem. A jak zagra E5, to zagram tu i wymienię wieżę. Oczywiście on to może dostrzegać, ale to jest zawsze ograniczenie na piątej linii tego króla, żeby nie dać mu szans. Jak nie mamy czasu myśleć, to można zastosować król G4, żeby się przyczepić do piona i wyczekać. Tyle w temacie. Tu, 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 schodki. Ok, czy pionka podprowadzić? nie można, a to już taka trochę zabawa, też wyczekanie zawsze pionek wyżej, to zawsze jest te tempa troszeczkę wyżej, to nie ma znaczenia tutaj oczywiście, bo pozycja jest totalnie wygrana, yy, Tu to już nawet nie chodzi o zabawę, zagram C5, żeby król uciekł sobie yy, potem mogę dać szacha on nie może tutaj, bo dostanie tutaj ruch a jak zagra tutaj yy, o, zagrał, no dobra to tam przeszedł, przeszedł sobie tam wieżą, to jest po prostu już wymiana i doprowadzanie kolejnych pionków Jeszcze król G7 to król na G5. Yy, tutaj, niby tak, ok, idę pionkiem. Goniec zawsze obroni, tutaj tego skrzydła, więc się nie muszę obawiać. Potem G7. I goniec H7 doprowadzę sobie Hetman. To jest zbyt wolne, oczywiście. Hop. Czy przeciwnik będzie grał do mata? Dobra, na szczęście nie. Mamy 1938, dzięki za dzisiejszy odcinek, widzimy się w kolejnym, do zobaczenia.